Cześć, z tej strony Filip i Julia. Witamy Was w naszym poradniku do kolejnej części Harry'ego Pottera, tym razem do Zakonu Feniksa. Spróbuję się nie rozgadywać i od razu przejdziemy do gry tym razem. Wybieracie sobie, gdzie zacząć grę. My tu akurat nie musimy chyba mieć na razie wyłączone napisy, bo z jakiegoś powodu nie chcą nam się tak od razu włączyć. Przez część krótką poradnika napisy będą wyłączane. Ale teraz zaczynamy. Trochę nam się wcześniej zacięło, ale już generalnie nie będzie się zacinać. Powinno wszystko chodzić dość płynnie. Tu na razie nie mówią nic ciekawego. Udaliście wycisk słabszemu? Przynajmniej nie krzyczę przez sen. Zostaw Cedrika, Ale o czym ty mówisz? Hej! No to był krótki dialog, dużo nie straciliście. Co? Co robisz? Nic nie robię! O nie! A zmieniło się ustawienie. Zrób coś! Więc po prostu ruszacie myszką, żeby on rzucił zaklęcie. To nie jest wymagające zadanie. Robicie to chyba 3 razy. I to tyle w tym miejscu. No ale trzeba przyznać, że pierwszy raz gra zaczyna się dokładnie tak jak film. Wcześniej nie bardzo tak wychodziło. Expecto Patronum! No, pierwszy raz są pokazane wydarzenia tutaj, w tej wiosce. Chociaż nie za dużo, ale... No, tu widzimy, że nas obrażają. Że co zagrożenie dla czarodziejów? To była samoobrona! Witaj, Harry. Więc zakonowi udało się bezpiecznie ciebie sprowadzić. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Tak. Dzięki, Tonks. Witam na Grimald Place numer 12, w siedzibie Zakonu Feniksa. Może spróbujemy włączyć te napisy? To tajne stowarzyszenie tych, którzy... Zobaczymy, czy się włączą, czy się gra nie wyłączy. Poczekajcie. Udało się. Teraz będą już napisy. Po prostu na początku nam się wyłączało. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi, gdy jest czysto. Pomógłbyś mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W porządku, Harry. Już nie jesteś u Dursleyów. Dursleyów, Sirius mówi. Często to tak dziwnie spolszczają. Przydatne, ale jeszcze tego nie umiem. Rób to, co ja. No to jest po prostu taki samouczek, tak jak zawsze w Harry Potterach na początku. Wykorzystam to krzesło, żeby pokazać jak. Najpierw musisz wycelować w krzesło. Następnie ruszaj różdżką, jak ja. I powiedz, akcjo. Śmieszny ten Sirius, tu śmieszny ma głos. Sympatyczny. Przewrócił. Akcja! To jest to! Pokaż mi jeszcze. To jest podejrzany, bo on tutaj jeszcze nie jest w pogwarcie, a rzuca czary. Ale to taki szczegół. To powinno pomóc. Może zdążę przed podwieczorkiem. Akcjo jest świetne do przyciągania obiektów. Do odpychania użyj depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz depulso. Depulso! Depulso! To jest to! Dobrze jest porzucać trochę zaklęć dla odmiany. To było świetne, Harry. Teraz rozprawmy się z ostatnim. Więc mamy przenieść wszystkie przedmioty z tego miejsca tam? Zgadza się. Dobra. No to
Tymi strzałkami możecie sobie zmieniać cele, lewą, prawą i tak dalej. To jest bardzo przydatna rzecz. I wszystko musimy spychać tam, gdzie Ginny. Łatwa rzecz. W ogóle tu się przyjemnie rzuca czary. Pierwszy raz jest coś takiego, że... Właśnie... Bardziej można powiedzieć, że rysuje się czary, niż tylko celuje w jakiś tam znaczek. Dobra, no i wydaje mi się, że to koniec roboty. Dzięki. Może mama przestanie gderać. Widziałaś Rona lub Hermionę? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Znajdź. Na razie, Ginny. Jak wakacje? Na pewno miałaś fajniej niż ja u Dursleyów. Dumbledore zabronił nam pisać. Uznał, że tak będzie lepiej. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. Gdybym nie był uziemiony u Dursleyów, może to by się nie stało. Hermiono, tobie Molly też wymyśliła jakąś pracę? Sirius, jak zmienia temat. Wszyscy ci pomożemy. Sirius jest... Do tego zadania przyda się Reparo. Patrz i ucz się. Celuj w tę zepsutą rzecz. I poruszasz różdżką jak ja i mówisz Reparo. Reparo. No. Kolejne przydatne zaklęcie. Reparo. Które na tych takich właśnie zaklęć, których się tu uczymy, będziemy używać dużo przez całą grę, w Hogwarcie głównie, zdobywając później różne sekrety. Ale nie tylko. Posprzątajmy tutaj, zanim Molly zacznie zrzędzić. No i tutaj macie trochę, żeby sobie poćwiczyć Reparo w całym tym pokoju. Jak widzimy, trochę tutaj faktycznie jest rozwalone. Nie wiem, czy ktoś się tutaj kłócił wcześniej, czy co. Daj, pomogę ci z tym. Dzięki, Ojcze Chrzestny. Właśnie w tej grze to jest ciekawe, że później zobaczycie, jak będziecie w Hogwarcie, że jest bardzo dużo rzeczy z książki wziętych. Często nawet takie rzeczy są z książki, których nie było w filmie w ogóle. Jeszcze żadna część nie była tak wzorowana na książce jak ta część, dlatego dla mnie ta jest najlepsza jak dotąd. Kto to jest stworek? Kiepska wersja skrzata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Co z tymi dementorami? Tam miałeś być bezpieczny. Dobrze, że Lupin nauczył cię expecto patronum. Tak. Dobrze wylecieć z Hogwartu za obronę przed pocałunkiem dementora. Wkrótce znów będziesz w Hogwarcie. Jeśli skończę się pakować w tym stuleciu. Więc ci pomożemy. To jest prawdziwe lenistwo. Sweterki mają do schowania i Wingardium Leviosa używają. Patrzcie uważnie. Tacy są czarodzieje. Celuj w ubrania i potem ruszaj nią tak jak ja. Wingardium Leviosa my się nauczyliśmy w pierwszej klasie. Akcję się nauczyliśmy. Teraz, gdy ubrania są w powietrzu, możemy nimi dowolnie poruszać. Akcję umiemy od czwartej klasy, a depulsa od trzeciej. Tutaj wszystkiego się uczymy na nowo. Chociaż mi to nie przeszkadza. Wingardium Leviosa! No właśnie, Harry tutaj bardziej też pokazuje trochę Ronowi, jak się to robi. I Ginny. To jest to! Niedługo będziemy mieć to z głowy! Chociaż jak sobie przypominamy z pierwszej części, chociaż nie zrobiliśmy poradnika do pierwszej części, ale w pierwszej części w grze i w ogóle wszędzie Ron użył Wingardium Leviosa. Więc czego nas tu ten Sirius uczy? Dobre zaklęcie! Ron, wszystko za niego powkładaliśmy. Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy. A nie, jeszcze nie. Za chwilę Sirius będzie dowcipkował. Uśmiejemy się. No i teraz musimy spakować resztę ciuszków Rona.
współpraca popłaca. Spakowany. Dzięki. Skąd się tyle tego bierze? Wingardium Leviosa. Przydatne przy przesuwaniu rzeczy i dotrzymanie skarpety Krona w bezpiecznej odległości. Hermiona wyczytała, że nie mogą cię wyrzucić. Jasne. Co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Mówiłem wam, że Syriusz w tej części jest słodki. Muszę iść na spotkanie zakonu. Zostań i pogadaj z przyjaciółmi, Harry. Ciekawe, czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę. Dobry wieczór. Wszyscy na pana czekają, są tam. Właśnie, w książce i w filmie nie było Dumbla. Na spotkaniu. Co ja? Starzec. Możemy użyć pelerynki niewidki, ale nadal będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort. Musi być w jakiś sposób. Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś, co zabija wiele osób naraz. Ssh. Koniec spotkania. Długo trwało. Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie. Myślę, że to mamy. Cokolwiek to jest. No. O, za chwilę się zamienię z Julką, jak już będziemy w Hogwarcie. Prawie jestem. Już prawie... Jestem, Harry! Sala 10? Cały Wizengamot? W sprawie użycia magii przez nieletniego. Cisza, cisza! Znaniem winy! To bardzo fajny filmik, naprawdę. Chciałbym proszę powitać nową nauczycielkę obrony przed czarną magią. Podobne. Profesor... Dolores Umbridge, która... Dziękuję, dyrektorze. Minister magii zawsze uważał, że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się nieuzasadnionemu postępowi. To znajoma Knota. Była na przesłuchaniu. Między nowym i starym. Musi zachować... To był stek bzdur. Wśród tych ustawów ważne rzeczy. Praktyk, które powinny być... Dziękuję, profesor Umbridge, wam wszystkim i nowym uczniom. Witam w Hogwarcie. No dobra, zamieniam się z Julką. Ona wam na pewno coś ciekawego poopowiada. Dobra. Jak widzicie, tutaj mają bardzo śmieszne żarty. Co jest głupsze od dwóch puchonów grających w Quidditcha? Nie, grających chyba... Słuchaj, no, na wstecznym. Gryfoni grający w Quidditcha. No, zabawne tak. Bardzo. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie, za dużo ze mną kłopotów. Nie masz racji. No dobra, lepiej chodźmy do salonu. Teraz trzeba znaleźć... Hermione, bodajże. Idź już. O, w tej części Harry ma swoje ulubione powiedzonka. Idź już, spadaj, przykro mi, nie? A w mapę się wchodzi wciskając tabulator. W prawo to wybiera się osoby, które chce się znaleźć, a w lewo miejsca. A tak normalnie to jest po prostu mapa. Zauważyliście, że nie ma Hagrida? Chyba robi coś dla zakonu. Trochę ciszej. Cicho, George, bo zabierze nam punkty. Dziwnie, śmieję się, tylko że nie ruszają ustami. Jeśli się nie pospieszysz, zostaniesz Hermione w złym nastroju. Co możemy zrobić? Oj, nie grzeszy inteligencją. Przysięgam uroczyście, że nie grzeszy. A tak, mapa Huncfotów. Tu, mówimy, jak otworzyć mapę Huncfotów. Przysięgam uroczyście, że knuje coś złego. Przysięgam, raczej się żegnuje coś złego. Lepiej idź na górę. Hermiona nie będzie zadowolona, jeśli się spóźnisz. No co, oni są wysocy, naprawdę. Fred i George. Cześć, Harry. W porządku? Czasami chodzi się tutaj w miarę niewygodnie, ale... Cześć, co?
co poradzić. Myślałam, że się przywitam. Miło spędziłeś wakacje? To znaczy, poza przesłuchaniem i groźbą wylania. A odznaka tajfunów? Chyba im nie kibicujesz. Kibicuję. Na razie, Harry. Ron oczywiście wszystko spaprał. Wiadomo, taki już on jest. Dobra, no to... No dobrze, będę teraz... No, idziemy teraz do Hermiony. Zaraz później musimy znaleźć Neville'a i przepędzić takich różnych ślizgonów. Wszyscy zaczęli ich popierać, jak wygrali Mistrzostwa Ligi. Chodźmy do salonu. No później, no, obronię się czarną magią. Będzie bardzo ciekawe zobaczyć, jak dużo będziemy robić. Jest tu pełno różnych tajnych przejść, to było jedno z nich. Tutaj trzeba po prostu podejść do niego, wziąć zadanie, bo będzie chciał, żeby pomóc jakiemuś puchonowi, tak? I no po prostu trzeba podejść do jakiegoś puchona i się zapytać, czy może coś dla niego zrobić. A po prostu ja podeszłam, no on powiedział, że podobno pomógł Cedricowi, tak? Bardzo pomógł, przyniósł martwe ciało w rękach, tak? Zabawne bardzo. Zobaczycie pewnie, jak kogoś zapytacie. I zresztą jak my też, no to wiadomo. To jest gruba dama. Hasło? Jeszcze nie znam, a ty? Myślałem, że ty znasz. Nie, ból z Mibletonia. Nie mówią wcześniej? Inteligenci. Tak, to było coś jak... Wiesz, coś... Nie pamiętam. Mnóstwo nam mówili. Ten to w ogóle jest inteligentny. To jak wejdziemy? Bez hasła, nie wpuszczam! Musiała dodać swój czy proszę. Chodźmy. Znajdźmy jeszcze kogoś z Gryffindoru i zapytajmy o hasło. To wystarczy tu poczekać, aż ktoś będzie przechodził, zawsze będzie. Wiadomo. Siema, Harry. O, już idzie. Hej, czy ktoś wie, jakie jest hasło do salonu? Mimbulus Mimbletonia. No, zaliczyłeś zadanie. Z drogi, każemy. Ron, jak się rządzi. Chociaż też bym tak robił, jakbym była prefektem. Hasło! Mimbulus Mimbletonia. Tak jest! Dziwne to dziecko, poszło w drugą stronę niż chciało. Nazwał mnie grubą damą! Jestem dama. Gdzie się podziewaliście? Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń. Najgłupsze zadanie, jakie w życiu słyszałam. Jakby sama nie umiała. Depulso! Skoro czytała tę tablicę, to dlaczego ją odwróciła? Głupia jakaś jest... Jezus Maria, naprawdę. Żal mi tej Hermiony. Niby taka inteligentna, tak? O nie, to jest najgorsze, co może być.